Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam Was na kanale Dziki Świat. Dzisiaj chciałem poruszyć kwestię podjętej współpracy z firmą Newell, która to też zajmuje się produkcją, sprzedażą fajnych, naprawdę ciekawych sprzętów. Mianowicie są to głównie powerbanki, stacje energii, latarki. Widziałem, że mają też inne rzeczy w swojej ofercie. Natomiast ja dostałem do testów kilka rodzajów latarek i stację energii taką ciekawą oraz taki powerbank, z którym tak naprawdę od 2 miesięcy jeżdżę, testuję, w sumie wszystkie te sprzęty testuję od 2 miesięcy. No i miałem wydać opinię taką całkiem subiektywną na temat tych sprzętów. No i tak też chciałbym zrobić. Dzisiaj chciałbym poruszyć konkretnie temat dwóch latarek, mianowicie takiej mniejszej wersji latarenki i takiej troszeczkę większej, troszeczkę nieco cięższej. Oczywiście wszystkie parametry i konkretne nazwy tych latarek zamieszczę w opisie tutaj na dole. No i co, przejdźmy sobie do tego, z czym my mamy tak naprawdę do czynienia. Sprzęt jest konkretny, jest aluminiowy i latarki mają i jedna, i druga tutaj możliwość przypięcia do paska. Są zrobione bardzo solidnie, nic tu nie stuka, nie, naprawdę wszystko dolega, jest bardzo, bardzo solidne. Tak jak mówię, od 2 miesięcy z nimi jeżdżę i nic się z nimi złego nie dzieje i nie wygląda, żeby cokolwiek się miało złego dziać, na szczęście. Oj, poprawimy kamerkę. Okej. No i tak jak mówiłem, nic się z nimi nie dzieje, nie wygląda, żeby coś złego się z nimi miało dziać. Sprzęt jest ładowany za pomocą portu USB-C. Tutaj są takie zaślepki gumowe, także woda im nie straszna. I teraz tak, ta latarenka, zarówno ta malutka, jak i ta duża, posiadają magnesy, więc można je sobie przyczepić tutaj swobodnie gdzieś do jakiegoś metalu, do bagażnika czy gdziekolwiek indziej. Tutaj w tej mniejszej latarence, jak sobie, co mi się podoba, co jest fajne właśnie w tych latarkach, że jak klikniesz raz, to nie włączysz latarki, co jest bardzo ważne dla mnie w momencie, kiedy transportuję taki sprzęt, no bo w plecaku niejednokrotnie te latarki się po prostu odpalały, później idziesz kilka godzin w dzień, chcesz odpalić latarkę, a na wieczór się okazuje, że prądu brak. Tutaj jest niskie prawdopodobieństwo, żeby takie coś się mogło wydarzyć, bo trzeba kliknąć 2 razy szybciutko na latarkę i ona się wtedy włącza. Co ciekawe, jak sobie przytrzymamy ten przycisk włączenia, to latarka działa w trybie stroboskopu. Jak sobie klikniemy drugi raz, to nadaje sygnał SOS. I nie trzeba tu już nic trzymać, ona sobie sama nadaje do momentu ponownego kliknięcia. Cyk, wyłączamy. Sprzęt jest naprawdę konkretny. Podam też tutaj, jakie są pojemności baterii. W środku mamy taką bateryjkę i to jest 600 mAh. Proszę bardzo, 3,7 V. Wchodzi do środka. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, jest ona ładowana portem USB-C bezpośrednio tutaj. Latarka też posiada możliwość ułamania główki, to znaczy pod kątem 90 stopni możemy sobie złamać. Co jest fajne, ciekawe, na przykład na bagażnik, jak sobie gdzieś damy, czy pod maskę, to możemy sobie tym światłem kierunkować bezpośrednio w miejsce, w które chcemy. Także sprzęt kozacki, 2 miesiące ze mną jeździ i będzie jeździł przez kolejne lata. Szczególnie ta malutka, bo jest fajna, poręczna. Tej większej używam już w pracy konkretnie, bo tutaj już mamy troszeczkę więcej cudów, cudawianek. Oczywiście też jest miejsce na pasek. Mamy magnes, akumulator 2600 mAh, który też ładujemy za pomocą portu USB-C.
wszystkie o, gwinty posiadają uszczelki. Także tak jak mówię, to nie jest chińska podróba, tylko konkret latara. Tutaj mamy port USB-C, możliwość ładowania, również zagumkowany. Przesuwamy sobie, o, tutaj mamy włącznik. I tutaj też trzeba kliknąć dwa razy, żeby uruchomić latarkę. Pierwszy tryb mocniejszy, średni i najsłabszy. Ta latarka ma właśnie trzy tryby, a w momencie, kiedy przytrzymamy klawisz, uruchamiamy możliwość świecenia światłem ultrafioletowym, co też jest ciekawe. Później zmieniamy sobie, o, muchówka nam tu weszła w kadr, cześć ziomol. Jeszcze raz wyjdźmy w to. Przytrzymujemy, mamy UV. Klikniemy, mamy laser, możliwość świecenia laserem. Proszę bardzo. Myślałem, czy nie zrobić tej recenzji po ciemku, ale chyba bez sensu. Zrobimy najwyżej jakieś przebitki. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Czyli tak, uruchamiamy sobie UV, laser, jeszcze jest możliwość podświetlenia razem z laserem. Teraz tego nie będzie widać, czyli jest normalnie światełko, świeci latarka i laser. No i trzecim przyciskiem wyłączamy. Fajny gadżet, naprawdę konkretny, solidny. Też mamy możliwość łamania główki na 90 stopni. Konkret rzecz. Też jeździ ze mną cały czas od 2 miesięcy, tylko że do roboty. I coś, co mam praktycznie cały czas przy sobie, bez względu, czy jestem w pracy, na biwaku, nawet w domu, noszę ją po prostu przy sobie cały czas. Gadżet jest genialny, po prostu jakbym wiedział wcześniej, widział, że coś takiego istnieje, to sam bym zakupił od razu. Mianowicie to też jest latareczka malutka, ale ma niesamowitą moc. Również ładuje się ją przez port USB-C tutaj z tyłu. Tutaj już nie wyciągniemy z niej baterii, no bo jest zabudowana, cała zalana. Również posiada magnes, możemy sobie ją gdzieś przytwierdzić. I posiada dwa włączniki. I teraz tak, włącznik, który mamy tutaj po lewej z ikonką zasilania. Też trzeba kliknąć dwa razy, uruchamia nam światło mocne. Zmieniamy sobie na słabsze jednym przyciskiem i na najsłabsze trzecim przyciskiem. I tak sobie możemy te tryby zmieniać. Wyłączamy ją przytrzymując klawisz z powrotem. Natomiast drugi klawisz, co ciekawe, to tutaj nam daje możliwość jakby sterowania tą latarką z tego panelu bocznego. I teraz tak, włączamy sobie i mamy takie malutkie światełko, które nam się, to jest genialne do hamaka, jak śpię w hamaku, to sobie włączam po prostu tą malutką latarenkę i daje mi na tyle światła, że wystarcza, a też nie świeci wszystko dookoła, nie daje takiej wielkiej łuny. Następnym światełkiem jest również światło ultrafioletowe tutaj z boku. Światło czerwone, z którego bardzo często korzystam, także tak jak mówię, tą latareczkę noszę cały czas przy sobie. Tryb rowerowy, nawet na rower jak jadę. O, tu możemy się pobawić w tryb policyjny, jakiś alarmowy. Nam się zmienia. I z powrotem mamy światło białe. Przytrzymujemy, wyłączamy. Świetna latarka EDC, taka do... Nawet ona jest podpisana, się nazywa model Newell, model EDC NYX. Tutaj oczywiście na dole będzie napisane. Polecam. Miałem wydać subiektywną opinię na temat tych latarek i na początku, jak do mnie przyjechały, to sobie tak myślę, no co tu można dużo powiedzieć o latarkach ciekawego, ale naprawdę podjarałem się nimi mega. I nie tylko ja, bo moja żona i moje dzieciaki, wszyscy na początku po prostu się złapaliśmy za te latarki i zaczęliśmy nimi bawić jak małe dzieci. No i w sumie nic dziwnego, bo sprawia to niemałą frajdę, jak jest tyle latarek w domu i możemy sobie gdzieś tam poświrować trochę. No ale nie o tym miała być mowa. W każdym razie, dzisiaj recenzja tych trzech latareczek.
i powiem Państwu szczerze, że gdybym miał się decydować na wybór jednej z nich, która miałaby być moją podstawową latarką, to na pewno zdecydowałbym się na wybór tej najmniejszej, ponieważ jest najbardziej funkcjonalna, najmniejsza i daje porównywalne światło na pewno do tej. No bo ta to jednak jest maszyna i tą jak się poświeci w nocy, to robi no, konkretne światło, po prostu świeci daleko, mocno, szeroko i no, jest latarką, no, solidną latarką, która waży, tak? Ona w specyfikacji jest napisane, teraz nie pamiętam ile dokładnie waży, ale napiszemy też oczywiście ile dokładnie waży ta latarka. Także jeżeli miałbym wybierać z tych trzech latarek Newella jako podstawową, swoją jedną, jedyną, to wybrałbym na pewno tą. Jako że dostałem je do testu wszystkie, no to noszę je wszystkie i z wszystkich korzystam, bo każda w różnych sytuacjach się po prostu inaczej przydaje, tak? Tak jak mówię, ta do pracy, do napraw konkretnych, gdzieś tam jak jeżdżę, no to biorę ją ze sobą, ta jest cały czas ze mną, a ta na biwak jest idealna, bo wpinam ją w pasek i ona prawie nic nie waży, a daje konkretne długie światło, jak coś się tylko dzieje w lesie, jakiś szmer czy coś, to od razu ją wyciągam, świecę długim światłem dookoła, widzę czy coś się dzieje czy nie. Także serdecznie polecam z całego serca. Tak naprawdę wszystkie te trzy latarki. Jeżeli bylibyście zainteresowani oczywiście zakupem tych latarek, to wrzucę też tutaj kod rabatowy. Dogadałem się tam z panem Przemkiem na jakiś procent, w sensie nie dla mnie, tylko na procent dla was mniejszy, żeby był. Także myślę, że tam 10% na każdą z tych latarek, czy na każdy sprzęt możecie dostać z kodem, który tutaj również wrzucam na ekranie. Także polecam serdecznie. I do zobaczenia w przyszłości. A, jeszcze jedno. W kolejnej recenzji pokażę Państwu kolejne rzeczy, które tutaj mam również od Newella. Została jeszcze jedna latarenka, ale ona jest taka specyficzna, dlatego ją zrobimy w osobnej recenzji. Poruszymy sobie temat tego powerbanka ciekawego, który też jest podwójną latarką. I najlepsze na koniec, mianowicie stacja energii, prawie 50 tysięcy mAh, możliwość podpięcia rzeczy do gniazdka, tutaj bezpośrednio, czy polskiego, czy angielskiego, robi robotę, też 2 miesiące jeździ ze mną i w sumie to nie wyobrażam sobie, żebym teraz miał bez tego jeździć tak naprawdę gdziekolwiek, jak jadę, szczególnie w trasy. Także szerokości. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Będę poruszał kwestie pozostałych rzeczy z Newella. Trzymajcie się, hej, do zobaczenia, pozdro, dziki świat.